Witajcie serdecznie z tej strony Grzesiek. Witam Was w kolejnym odcinku kanału ratowniczego. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie. W tym krótkim odcinku mówimy sobie trochę maturę, która jest niezbędna do tego, aby dostać się na SGSP, a w przyszłości zostać strażakiem, oficerem. Ale oczywiście, zanim do tego przejdziemy, standardowo, jeżeli jesteś tu nowy, koniecznie daj suba, najlepiej dzwoneczkiem, żeby nie przegapił ci nowy materiał. A jeżeli ten odcinek się podoba, proszę łapkę w górę, ponieważ jest to dla mnie informacja, żeby robić więcej takiego materiału. Ale już nie przedłużając, przechodzimy sobie do meritum sprawy. Wszedłem sobie w. Wszedłem sobie w warunki tej rekrutacji na stronie SGSP. No, i tutaj oczywiście macie wyszczególnione wszystkie warunki, które musicie spełnić. Najważniejszy warunek to jest, znaczy jeden z najważniejszych to jest nieprzekroczenie 25 roku życia, kolejne to jest dana matura, no i oczywiście zdanie testu sprawności fizycznej. Ale dzisiaj o tej maturze. Warunek jest taki, że żeby w ogóle startować do SGSP, musicie na maturze mieć matematykę, język obcy. I z dodatkowych przedmiotów fizykę, albo chemię, albo biologię, albo informatykę. O ile matematyka i język obcy nie jest problemem, ponieważ jest to obowiązkowe, tak problem pojawia się w przypadku fizyki, chemii, biologii albo informatyki, bowiem nie każdy ten przedmiot lubi, nie każdy w nim się dobrze czuje i nie każdy ten przedmiot na maturze wybiera. I o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że dużo osób rezygnuje ze złożenia papierów na SGSP, ponieważ podczas matury. Nie pisali fizyki, chemii, biologii albo informatyki. Słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że tu jest taka pewna, hmm, pewna luka, o której nie każdy może wiedzieć. Oczywiście ona wynika z tych warunków, ale już Wam mówię o czym mówię. Czytam. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili, powtarzam, przystąpili do egzaminu z przedmiotów. Słowo przystąpili nie oznacza, że musicie ten egzamin zdać, więc jeżeli macie na przykład dobrze, dobrze napisaną maturę z matematyki, macie dobrze napisaną maturę z języka obcego i powiedzmy pójdziecie na egzamin z fizyki i napiszecie go nawet na 5%, na 5-3%, no nawet na 0% to wiedzcie, że spełniacie warunki formalne i macie to zaliczone, bo przystąpiliście do egzaminu na przykład z fizyki. To, że ją zaliście na, na małą liczbę punktów, to jest już druga opcja, która jakby daje wam troszeczkę mniejsze szanse na to, żeby się dostać, ale ale mimo tego nadal daje wam te szanse, więc chcę, żebyście wiedzieli, że dużo osób robi tak, że do tego egzaminu po prostu przystępują, żeby na papierze było, że do takiego egzaminu przystąpili, warunek formalny spełnili, no i potem oczywiście w etapach podczas kolejnych etapów rekrutacji wiadomo, że im mniej tych punktów, tym gorzej dla nas. Ale, jakby nadal jest szansa, prawda? Wierzcie mi, że weryfikacja, weryfikacja matur to jest jedno, ale zobaczycie, jeżeli oczywiście pójdziecie na SGSP, co się dzieje po egzaminach sprawności fizycznej. Tam dochodzi do takiego przerzedzenia. Że może się tak okazać i często się tak okazuje, że ludzie, którzy mają, mają na przykład dobrze wywindowaną maturę, na przykład nie poradzili sobie na testach sprawności fizycznej, co z automatu ich, ich dyskwalifikowało i nas przybliżało nas, nas osoby na przykład z mniejszą liczbą punktów przybliżało do tego, żeby się na tą szkołę dostać. Dlatego chcę, żebyście o tym pamiętali, że warunek jest taki, że macie do egzaminu przystąpić. Niekoniecznie musicie go zdać, ale oczywiście. Tak jak wcześniej wspominałem, robimy tak, żeby to wszystko zdawać jak najlepiej, ponieważ konkurencja jest olbrzymia, a nie chcemy nic zostawić e, przypadkowi. A tutaj czasem taki przypadek u niektórych osób może zadziałać, ponieważ. Dużo osób może odpaść po, po testach sprawności fizycznej, a chcę Wam na to też zwrócić uwagę, znaczy zwrócić uwagę na to, żebyście bardzo mądrze i sumiennie podeszli do matury, ponieważ w przyszłości ta liczba miejsc ma być zredukowana, co jest oczywiście dla nas informacją, no nie najlepszą, ponieważ będzie jeszcze trudniej się dostać, dlatego uważam, że dobrze się przygotujcie do tego egzaminu. Ja o tym wspominałem, wspominałem we wcześniejszych filmach, na samym początku powstania tego kanału, że jak są liczone punkty, no to macie na przykład poziom podstawowy jest liczony liczba procentów, czyli punktów razy 0,7, a poziom rozszerzony razy 1. Więc czasem lepiej napisać lepiej maturę podstawowo niż zawalić rozszerzoną. Takie jest tylko moje zdanie. Wy doskonale wiecie, jak się czujecie w danych przedmiotach, więc chcę, żebyście wiedzieli, że Nieznajomość fizyki, chemii, biologii albo informatyki wcale nie zwalnia nas z tego, jakby wcale nie, nie odrzuca, nie odrzuca naszego, naszego studiowania na SGSP, wręcz przeciwnie, nadal się możemy, możemy stać, ale pamiętajcie o tym, że do egzaminu musicie przystąpić, żeby warunek formalny był spełniony. Mam nadzieję, że tym odcinkiem rozwiałem trochę waszych, Wasze wątpliwości i co niektórym otworzyłem oczy na pewne sprawy. Jeżeli jeszcze coś Cię interesuje, masz jakieś pytania, chętnie, chętnie na nie odpowiem, zostaw w komentarzu. Pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli się materiał podobał, jeżeli kanał się podoba, daj, daj suba, najlepiej z dzwoneczkiem. No i oczywiście piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście, żebym dla was nagrał, na jakie pytania od, odpowiedział. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!